Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 10 rozdział od 1 wersetu? Bóg zwraca się do innych niż Izraelici narodów. Rzymian, 10 rozdział od 1 do 21. Ten 10 rozdział ukazuje nam następujące myśli. Izrael jako naród uprzywilejowany zostaje odsunięty na bok, a prawo nie jest już środkiem prowadzącym do osiągnięcia zbawienia. Zbawienie w czasie łaski jest łatwe do otrzymania przez wiarę w sercu i wyznanie jej ustami. Bóg posyła swoich sług, aby głosili Ewangelię. On ma sposoby i środki, aby dotrzeć do wszystkich ludzi. Jego łaska obejmuje wszystkich ludzi, ale to nie zmienia faktu, że kocha on swój ziemski lud. Tak, Izrael jest zgubiony, bo to mówi nam Rzymian 10 rozdział, werset 1. Bracia, pragnienia serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Ten rozdział również rozpoczyna się wyrażeniem miłości apostoła do Izraelitów. Pragnieniem jego serca jest, aby zostali zbawieni. Dlaczego? Ponieważ są zgubieni. Tylko błądzący i zagubieni potrzebują zbawienia. Rzymian 10 rozdział, werset 2. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Apostoł Paweł uznaje ich gorliwość dla Boga. Dobrą rzeczą jest okazywanie zaangażowania i oddania Bogu. To też powinno częściej pojawiać się wśród nas, chrześcijan. U Izraelitów gorliwość dla Boga była nierozsądna, dlatego poświęcali siły i czas na coś niewłaściwego. Życie apostoła Pawła przed jego nawróceniem jest tego dobitnym przykładem. Gorliwie służył Bogu, czynił to, co niewłaściwe. Czynił to niewłaściwie, mianowicie nie według Bożych myśli. On prześladował Kościół Boży. Zbawienie na podstawie przestrzegania prawa nie jest możliwe, bo mówi nam to werset 3 rozdziału 10 listu do Rzymian. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Tak, apostoł Paweł zwraca się konkretnie do ludu izraelskiego, wskazując mu uwagę na to, co złego uczynił. Tak, co złego uczynił w swojej gorliwości. Próbowali ustanowić swoją własną sprawiedliwość poprzez wypełnianie zakonu pochodzącego z Synaju. Nie udało im się to z powodu grzechu, który mieszka w człowieku. Co więcej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Mogli to uczynić jedynie poprzez wiarę w Ewangelię. Większość z nich odrzuciła dobrą nowinę, która daje człowiekowi Bożą sprawiedliwość przez Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, 17 werset, pada poważne, retoryczne, czyli nie czekające na odpowiedź, pytanie: jaki koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Masa ludu izraelskiego nie była posłuszna Ewangelii, nie poddali się sprawiedliwości Boga, dlatego pewnego dnia doświadczą strasznego sądu. Rzymian 10 rozdział, werset 4, mówiący, że albowiem końcem zakonu jest Chrystus,
aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Chrystus jest końcem prawa. Nie oznacza to jednak, że prawo zostało zniesione. Skończyła się epoka, w której prawo było środkiem do stania się sprawiedliwym przed Bogiem i utrzymania życia. Chrystus przez swoje przyjście zamknął erę obowiązywania prawa. On stał się sprawiedliwością dla każdego wierzącego. Kto odwraca się od prawa i zwraca się do Chrystusa w wierze, otrzymuje sprawiedliwość Bożą. Pan Jezus Chrystus jest od teraz drogą do Boga. I Rzymian 10:5. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Ten cytat znów jasno pokazuje sposób, w jaki sprawiedliwość mogła zostać osiągnięta przez prawo w okresie przed przyjściem Chrystusa. Bóg obiecał życie każdemu, kto zachowa przykazania. Nikt jednak nie mógł ich spełnić, dlatego nikt nie otrzymał życia w ten sposób. Werset 6 wyjaśnia, że teraz, czyli Rzymian 10:6, że teraz każdy, kto wierzy, zostaje usprawiedliwiony i to jest ważna informacja. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, zostaje usprawiedliwiony. To jest wielka różnica. Kiedyś trzeba było coś czynić. Teraz wystarczy wierzyć. Oczywiście nawet w czasach prawa byli ludzie, którzy mieli życie z Boga przez wiarę Bogu. Nie z powodu wypełniania prawa, lecz dlatego, że ukorzyli się przed Nim i wyznali Mu swoje uchybienia, bo czytamy o tym fenomenie w psalmie 51, wersecie 6. Zbawienie z wiary jest proste. Mówi nam o tym list do Rzymian, 10 rozdział, 6 i 7 werset. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych górę. Ten cytat pochodzący z 5 Mojżeszowej, 30 rozdział, 12-14 werset, to wypowiedź Mojżesza po tym, jak okazało się, że lud zawiódł, nie przestrzegając prawa. On pokazał im wyjście z ich beznadziejnej sytuacji. Znamienne jest, że Paweł przytacza właśnie ten cytat, bo chce to wyraźnie zaznaczyć. Dla upadłego człowieka, który nie może wypełnić prawa, istnieje jednak wyjście. A to wyjście nie jest trudne ani nieosiągalne. Nie trzeba wstępować do nieba ani wstępować do otchłani. Nie trzeba podejmować wielkich wysiłków, aby znaleźć zbawienie. Pan Jezus Chrystus przyszedł do nas osobiście, aby przez Jego własną śmierć położyć fundament pod nasze zbawienie. Jego zmartwychwstanie jest dowodem ważności Jego dzieła odkupienia. A z kolei Rzymian 10:8 mówi: co powiada Pismo, blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, które głosił apostoł Paweł, jest bardzo bliskie każdemu człowiekowi. Musi ono dotknąć serca i ust. Tak, słowo wiary. I mamy list do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz.
Wyznać ustami Jezusa jako Pana jest to oficjalne wyznanie o poddanie się Panu. Czyniąc to, człowiek uznaje jego osąd o sobie samym, akceptuje, że jest grzesznikiem, zasługuje na potępienie. Wiara w sercu, że Bóg zbudził go z martwych, to ukryte dzieło moralne dokonane w sercu. Wiara opiera się na doskonałym dziele odkupienia dokonanym przez Pana, które Bóg potwierdził, wskazując na wskrzeszenie Pana Jezusa z martwych. I Bóg potwierdził, wskrzeszając Pana Jezusa z martwych. Tak więc przesłanie jest proste. Jeśli wyznasz Pana Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go wiarą do swojego serca, będziesz zbawiony. To jest takie proste. List do Rzymian 10:10 z kolei. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. W tym wersecie kolejność jest odwrócona. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Jest to nawrócenie, przez które człowiek zostaje przyjęty przez Boga. Ustami wyznaje się zbawienie. To jest dowód nawrócenia albo skutek nawrócenia. To wyznanie ma działanie zbawcze i zachowawcze dla życia na ziemi. Każdy człowiek jest wzywany. Każdy człowiek jest wzywany. Mówi o tym list do Rzymian, 10 rozdział 11 do 13 wersetu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zauważyć tutaj można trzy fakty. I te trzy fakty są bardzo wyraźne. Wszyscy ludzie mają taką samą szansę na zbawienie bez różnicy na ich pochodzenie. Także jako Pan wszystkich, Pan Jezus Chrystus ma prawo do wszystkich ludzi. Zasłużył na to przez swoją śmierć na krzyżu, o czym czytamy m.in. w Mateusza 13:44. Jana 17:2, drugim liście Piotra 2:1. On jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Jego zbawcza łaska jest otrzymywana tylko przez tych, którzy przychodzą do Niego w upamiętaniu przejawiającym się wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. I też jest ważna rzecz, żeby rozumieć, że słowo musi być zwiastowane, głoszone, opowiadane. Rzymian 10, rozdział 14, werset. Jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma go, nie ma tego, który zwiastuje? Ten łańcuchowo przedstawiony dowód w wersetach z Rzymian 10, 14 i 15. Wskazuje na potrzebę głoszenia Ewangelii Bożej przez sługi Pana. Choć droga zbawienia jest prosta, ludzie mogą uwierzyć w to wspaniałe przesłanie tylko wtedy, gdy je usłyszą. I także mamy list do Rzymian, 10 rozdział, werset 15. A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Aby jednak Ewangelia mogła się rozchodzić, aby jednak sługa Ewangelii mógł wykonywać swoje zadanie z błogosławieństwem i wytrwałością, musi być posłany przez Pana. Potrzebuje wyraźnego zlecenia od Niego, aby mógł naprawdę wypełnić tę posługę. Cytując Izajasza, 52:7. O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny.
Jak miłe są na górach nogi tego, kto niesie wieść. I tak dalej, jest taka pieśń. O, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Więc cytując Izajasza 52:7, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, Bóg pokazuje nam, że głoszenie i szerzenie Ewangelii jest pięknym zadaniem. Jakąż nobilitacją jest nieść poselstwo zbawienia zagubionym. Sługa posłany przez Pana Jezusa wypełnia swoje zadanie z radością i wytrwałością. Także mamy list do Rzymian, 10 rozdział, 16 werset. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu. Sługa Pana doświadcza też smutnego faktu, że nie wszyscy są posłuszni Ewangelii. Niestety jest tak, że niektórzy odrzucają Boże przesłanie. Doświadczył tego już prorok Izajasz. Gdy kierował Boże przesłania do ludu Bożego, Pan chce nam wskazać na ten fakt także poprzez przypowieść o czworakiej roli. Nie każde ziarno Słowa Bożego jest przyjmowane i przynosi owoc. Są serca, które nie chcą uwierzyć w to przesłanie. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Rzymian 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Fragment kończy się tym podsumowującym stwierdzeniem. Sługa ma za zadanie stawiać Słowo Boże przed sercami i sumieniami. Tylko to Słowo ma moc, by naprawdę dotrzeć do ludzi, aby uwierzyli. Wersety od 14 do 17 podkreślają ogólną zasadę, która odnosi się nie tylko do Ewangelii, ale do każdej biblijnej prawdy, także w odniesieniu do prawdy o zgromadzeniu i zbieraniu się wierzących do imienia Pana Jezusa. Wiara przychodzi przez głoszenie. Wszyscy ludzie mają jednakową szansę, bo mówi o tym m.in. Słowo Boże zapisane w Rzymian 10:18. Mówię, czy nie słyszeli, ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ten werset ma uniwersalne znaczenie. W każdym czasie Bóg widzi wszystkich ludzi we wszystkich krajach. I każdy człowiek żyjący na ziemi jest przez Niego wzywany. Odwołujemy się do Księgi Joba 33:29-30, gdzie Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg przemawia do każdego człowieka 2 lub 3 razy, aby go poruszyć. Serce człowieka jest wystawione na działanie łaski Bożej wtedy. Chcę mu wyjaśnić, że zmierza na sąd i dlatego musi się przed Bogiem ukorzyć, aby zostać zbawionym. Bóg w tym celu posługuje się również stworzeniem, to znaczy tym, co stworzył, to jest świadectwo mocy Bożej. W tym stworzeniu, w nim człowiek może rozpoznać wielkość i majestat Boga i pokłonić się przed swoim Stwórcą. Zauważmy ten fakt, który jest bardzo ważny. Bóg wysyła swoich sług, aby wielu ludzi mogło usłyszeć Jego zbawcze przesłanie. Ma On również inne sposoby i środki, aby zwracać się do wszystkich ludzi w każdym czasie. Nikt nie będzie mógł się usprawiedliwić. Wszystkim jest oferowane zbawienie, jeśli tylko zechcą je przyjąć. Bóg odwraca się od Izraela w kierunku narodów. O tym mówi nam m.in. list do Rzymian, 10 rozdział, 19 werset. Mówię, czy Izrael nie zrozumiał?
Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. Na koniec tego 10 rozdziału przedstawiona nam została Boża miłość, łaska i cierpliwość za pomocą 3 cytatów ze Starego Testamentu. Bóg w czasie łaski oferuje Ewangelię wszystkim ludziom. To dowodzi, że On odwrócił się od Izraela jako narodu. Nie jest to obecnie naród o specjalnych przywilejach. Jest to akt miłości Boga wobec Izraela, aby stali się zazdrośni i na nowo szukali swojego Boga. List do Rzymian, 10 rozdział, werset 20. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Już Izajasz zapowiadał to odwrócenie się Boga od Izraela i zwrócenie się do narodów. Ówcześni ludzie z narodów pogańskich nie szukali Boga i nie szukali Go. Teraz wielu znalazło Go przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Bóg objawił się im w łasce przez Ewangelię. Także mamy rozdział 10 listu do Rzymian, werset 21. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. W minionym czasie Bóg wyciągnął swoje ręce do narodu izraelskiego. Widzimy, że Bóg przez wieki okazywał im cierpliwość, a ich odpowiedzią było nieposłuszeństwo i sprzeciw. Czy nie jest to poważny powód, dla którego Bóg odwrócił się od nich i zwraca się teraz w Ewangelii, teraz przez Ewangelię do wszystkich ludzi? W postępowaniu Boga z Izraelem w rozdziale 10 listu do Rzymian widzimy ogólne zasady Boże. Pan jest miłosierny i łaskawy, Pan jest powolny do gniewu i wielkiej dobroci, Pan nie uważa winnych za niewinnych, Pan odpowiada na zło sądem, Pan wyprowadza dobro ze zła. I to jest to, czego uczy nas list do Rzymian, 10 rozdział.